Dajcie mi proszę znać na czacie, czy mnie słyszycie i czy mnie widzicie, dobrze? Napiszcie proszę, czy mnie słychać i czy mnie widać. Widzimy, słyszymy, cześć. Super, bardzo się cieszę. No to dzień dobry, witam na spotkaniu. Słuchać i widać, super, cieszę się. Dzień dobry, witam na spotkaniu. Jak skutecznie wyznaczać i realizować cele? Spotkanie jest organizowane przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną w ramach takiego cyklu Piątki z rozwojem bez wychodzenia w domu. Bez wychodzenia z domu. Chodzi o to, żebyśmy się mogli spotkać chociaż wirtualnie, skoro nie możemy się spotykać w bibliotece. Ja nazywam się Agata Warywoda i poprowadzę dzisiaj dla Was to spotkanie o wyznaczaniu celów, o realizowaniu celów, o wartościach. Mam nadzieję, że będzie dla Was przydatne. I zanim zaczniemy taką część już merytoryczną, to sprawdźmy sobie, zróbmy sobie taką mini rozgrzewkę techniczną, szczególnie dla osób, które może są pierwszy raz z nami. Już napisaliście mi, że mnie widać i słychać, natomiast jeżeli ktoś miałby problem i z jakiegoś powodu by nie słyszał, to trzeba sprawdzić funkcję słuchawek, trzeba sprawdzić w prawym dolnym rogu tą ikonkę głośnika, czy wszystko tam jest dobrze ustawione. I oczywiście, jeżeli będą jakieś problemy z obrazem czy z dźwiękiem, to piszcie proszę na czacie i będziemy starać się jakoś na to zaradzić. Druga rzecz to obraz. Teraz widzicie prezentację, widzicie czat i zakładam, że w prawym górnym rogu widzicie mnie. To się może zmieniać w trakcie. Możemy też jakby powiększać czat, pomniejszać, więc jeżeli coś się zadzieje na waszych ekranach, to nie znaczy, że coś tam się zepsuło, tylko to są nasze świadome zabiegi. Oprócz dźwięku i obrazu mamy tutaj do dyspozycji czat. To jest to okienko w prawym dolnym rogu i możecie w nim swobodnie pisać, żeby zadawać pytania, komentować, zgłaszać usterki. Więc zachęcam do tego, żeby z czatu korzystać. Jest nami użytkownik KBP Krosno, który będzie na wasze pytania, szczególnie takie techniczne, reagował i odpowiadał. I teraz, zanim zaczniemy, ponieważ na dzisiaj przygotowałam dla Was trochę zadań i mam takie poczucie, że dzisiaj będziemy intensywnie pracować. I żeby móc tą pracę zrobić, chciałabym się podzielić z Wami kilkoma takimi jakby kartami zadań i spróbujmy teraz sprawdzić, czy uda mi się je udostępnić i czy Wam uda się je pobrać. Gdybyście mogli w prawym górnym rogu, powinniście mieć taką ikonkę z napisem panel wydarzenia i z waszym inicjałem albo z waszym zdjęciem. Sprawdźcie proszę, czy macie takie coś w prawym górnym rogu i czy jak w to klikniecie, to pojawi się opcja udostępnione pliki. Gdybyście mogli teraz sprawdzić i napisać mi, czy macie taką ikonkę, czy ją widzicie i czy widzicie tam udostępnione pliki. Olga pisze, że wszystko jest. Marcin pisze, że pobiera. Super. To ja Was zapraszam. Tam powinna być lista wartości i powinno być koło wartości. Dajmy sobie teraz jakieś takie 3 minutki do 5 na to, żebyście to pobrali. Jeżeli ktoś ma możliwość i ochotę, to fajnie, gdyby sobie teraz to wydrukował. Jeżeli nie, to niech ma pobrane u siebie na komputerze, żeby nam służyło na przyszłość. Więc zróbmy teraz tak, wy sobie pobieracie i ewentualnie drukujecie. Ja w tym czasie udostępnię jeszcze jeden plik, który będzie nam potrzebny do pracy w takiej końcowej części. Dajcie mi znać, czy pobieracie i czy drukujecie. I czy te 4-5 minut wystarczy na to, taką organizację naszej pracy. Udostępniam Wam teraz trzeci plik. On się nazywa Technika Walta Disneya, więc też zapraszam, żebyście sobie go pobrali.
Dajcie proszę znać na czacie, jak wam idzie, czy już pobieracie. Jeżeli ktoś ma problem, nie może z jakiegoś powodu tych plików znaleźć, to też niech napisze. Chciałabym wiedzieć, że jesteśmy gotowi, że możemy zacząć. Że możemy zacząć pracę, tak żebyśmy wspólnie zaczęli. W tym samym momencie i mając wszystkie materiały. Barbara pisze, że pobiera, Małgorzata, że gotowe. Okej. Damy sobie jeszcze chwilkę na to, żeby spokojnie pobrać, ewentualnie wydrukować. Ja w międzyczasie może powiem, że to, co dzisiaj będziemy robić, to będą takie mikrozadania i mikroćwiczenia, bo ciężko, żeby jakby w ciągu 1,5 godziny zrobić sobie taką bardzo przemyślaną listę wartości czy koło wartości. Więc wszystkie te ćwiczenia zachęcam, żeby potem zrobić też na spokojnie w domu, tak jakby mając na to troszkę więcej czasu. A dzisiaj sobie tak to posprawdzamy, posygnalizujemy. Też dlatego mi zależy na tym, żebyście mieli te karty pracy, żeby można było z nich korzystać już po zakończeniu naszego spotkania. Dajcie mi proszę znać, jak wam idzie, czy jesteście gotowi, czy macie pobrane pliki. Ania pisze, że gotowe. Pobrane, wydrukowane. Jolanta, super. Poczekamy jeszcze jakieś 2 minutki. Napiszcie mi proszę na czacie. O, Ewa pisze, że gotowe. Basia, że gotowe. Super. Okej. Monika gotowe. Już ostatni arkusz druku. Cieszę się, Marcin. Będzie na czym pracować. Dobrze, to ja myślę, że powoli będziemy zaczynać. Ja jeszcze przedstawię plan. Co na dzisiaj dla was przygotowałam, jaką mam intencję na to spotkanie. Więc pomyślałam o takich trzech częściach. O tym, żebyśmy zanim zaczniemy, wiecie, wyznaczać cele i robić sobie plan realizacji i sprawdzać, jakie mikrocele składają się na nasze główne cele, to żebyśmy troszkę zrobili krok w tył i zastanowili się nad tym, jakie my mamy wartości, co jest dla nas ważne. I czy te nasze cele mają osadzenie w tych naszych wartościach? Więc taka pierwsza część będzie dotyczyła tego, kim jestem i co jest dla mnie ważne. Popatrzymy sobie na wartości, popatrzymy też na to, jak wartości mogą nam pomóc w wyznaczaniu celów. Druga część będzie dotyczyła tego, jak ten cel wyznaczyć, jak go sformułować, tak żeby można było sprawniej go realizować i też sprawdzać, jak ta realizacja nam idzie, czyli druga część będzie dotyczyła metody SMART, a w trzeciej części chciałabym wam pokazać technikę Walta Disneya, która jest taką bardzo szeroką techniką i ma zastosowanie w różnych obszarach, też w obszarach biznesowych czy przy realizacji projektów, ale też bardzo fajnie sprawdza się no właśnie, w opracowaniu planu realizacji dla naszego celu, dla naszego działania. Więc takie trzy części na dzisiaj. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj sobie zobaczyli na takie techniki jak koło wartości, jak metoda SMART, jak właśnie technika Walta Disneya. I na końcu chciałabym wam pokazać taką technikę, która jest taka może drobna i wydaje się bardzo prosta, ale która, jak się ją dobrze przeprowadzi, to czasem sprawia, że zmieniamy cele, albo się nagle okazuje, że ten cel wcale nie był nasz. To jest technika, co jest w tym najważniejsze. Więc takie jakby te cztery rzeczy chciałabym, żebyśmy dzisiaj na pewno zrobili. Jeżeli nam starczy czasu, to jeszcze przyjrzymy się motywacji. Czym się różni motywacja do czegoś?
do zrealizowania czegoś, od motywacji takiej od czegoś. Więc to jakby taki plan na dzisiaj, na to nasze spotkanie. Mam nadzieję, że jest to dla Was w porządku. I teraz zaproszę Was już tradycyjnie do takiej mini integracji. Udostępnię tablicę. Gdybyście mogli na tej tablicy. Tablica i na dole, na takim pasku na dole powinna być opcja do pisania z taką dużą ikonką T. Znajdźcie proszę tę opcję i napiszcie na tablicy imię i miejscowość, tak? Skąd jesteście? Super. Gosia z Krosna. Marcin, ty rysujesz, a ja bym chciała, żebyś znalazł literkę T dużo i napisał. Ania z Krakowa, Jolanta z Olsztyna, Beata z Krakowa. Kurczę, mamy tutaj na tych krośnieńskich webinariach całą Polskę. Poczekamy jeszcze chwilę. Napiszcie proszę, jak macie na imię, skąd się łączycie. Marcin z Krosna. Ania z Krakowa. Aha. Kasia, Wiola, Bożena. Zakładam, że tutaj przy jednym koncie jest więcej uczestników. Czy dobrze rozumiem? Kasia, Wiola, Bożena. Tak, super. A skąd jesteście? Napiszcie jeszcze, proszę. Z Elbląga, super. Jeszcze Urszula pisze. Urszula ze Strzałkowa, super. Na czacie ktoś napisał Basia z Rzeszowa. Super. Dziękuję Wam za to. Dobrze wiedzieć, kto jest po drugiej stronie. To teraz jeszcze zaproszę Was do takiej aktywności. Jakbyście mogli przez chwilę pomyśleć i dokończyć na tablicy zdanie, na co lubicie mieć czas. To pytanie o spędzanie wolnego czasu i o to, jak lubimy spędzać wolny czas, też trochę się wiąże z wyznaczaniem celów. Aha, czekam na to, żebyście szczerze i w takiej zgodzie ze sobą napisali, na co bardzo lubicie mieć czas. Kawa i książka. To brzmi, jakbyśmy mieli tutaj trochę bibliotekarzy. Książka i koty, film, muzyka, czytanie, na szycie, na spacer w lesie. Na ogrodnictwo. Kawa z książką przy świecy zapachowej. No to brzmi bardzo fajnie. Na patrzenie w niebo. Aha, super. Poczekamy jeszcze chwilę. Poszukajcie w sobie takiej odpowiedzi, na co lubicie mieć czas. I podzielcie się tym z nami na tablicy. Sprawdzam, czy ktoś jeszcze, ale wydaje mi się, że już wszyscy, którzy chcieli, napisali. Na czytanie ktoś jeszcze pisze. Ok. Super. Dobra, dziękuję Wam bardzo za tą mikrointegrację. Mam nadzieję, że dzięki temu troszkę lepiej się nam będzie pracować. Ja wyłączam tablicę, wrócę teraz do prezentacji. I zapraszam na ten pierwszy moduł dotyczący tego, kim jesteś, co jest dla Ciebie ważne. Możecie mi w międzyczasie napisać na czacie, czy zdarza się Wam to pytanie sobie zadawać, czy zdarza się Wam pytać o to, co jest dla Was ważne i czy macie ustaloną listę wartości. Możecie w międzyczasie o tym pisać, a ja chcę troszkę o tym powiedzieć. Dlaczego od tego zaczynam? To pytanie o to, co jest dla nas ważne i ustalenie listy wartości i hierarchii wartości jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby nasze cele były w zgodzie z nami, były w zgodzie z nami samymi, nie z otoczeniem, nie z tym, co mówi mama, partner, szef, dzieci, ktokolwiek inny, tylko żeby one były naprawdę w zgodzie z nami
I chociaż to pytanie wydaje się z jednej strony proste, to trudno jest znaleźć na nie odpowiedź, ale warto próbować. Dlatego, że kiedy już wiemy, co jest dla nas ważne i mamy przynajmniej na dany moment ustaloną hierarchię wartości, to ma bardzo dobry wpływ na wszystkie inne obszary naszego życia. Też właśnie na taki obszar wybierania celów i ich realizacji. Takim fachowym, mądrym językiem mówi się o afirmowaniu własnych wartości, o tym, że ta znajomość wartości i to ich afirmowanie i takie jakby życie w zgodzie z tymi wartościami sprzyja temu, żebyśmy realizowali cele, żebyśmy po prostu, żeby nasze życie wyglądało tak jak chcemy. Te dwa cytaty, które tutaj wam pokazałam, pochodzą z takiej książki, która się może wydawać trochę zabawna. Ona się nazywa Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT, czyli techniki terapii akceptacji zaangażowania w utrzymaniu wymarzonej sylwetki. I wbrew pozorom ta książka nie jest tylko o chudnięciu i o tym, żeby realizować cele związane z odchudzaniem, ale też, jak mówimy autorzy, ona jest o takim właśnie podejściu skupionym na wartościach, że jeżeli będziemy wiedzieć, co jest dla nas ważne i będziemy te wartości afirmować, to będzie nam dużo lepiej, dużo łatwiej realizować cele, ale też zobaczymy, że jedną wartość można realizować w postaci nieskończonej ilości celów i nie będziemy się tak często frustrować, że na przykład jakiegoś celu nie zrealizowaliśmy, bo okazuje się, że mamy 10 innych, po które możemy sięgnąć i które nam pozwolą o tą wartość zadbać. I ja Was teraz zapraszam do tego ćwiczenia związanego z listą wartości. Czyli to jest taki moment, żebyście wzięli do ręki, jeżeli macie wydrukowaną tą przykładową listę wartości, którą Wam udostępniłam, albo sobie otworzyli to na komputerze. I takie dość trudne, może być to nieprzyjemne zadanie. Poproszę Was o to, żebyście skreślili z tej listy, najpierw, żebyście skreślili 15 wartości, które w tym momencie nie są dla Was ważne. 15 wartości, których czujecie, że teraz jakby nie jest taki czas, że nie chcecie się nimi opiekować, że nie są Wam bliskie. Dajmy sobie może na to zadanie, powiedzmy, jakieś 6-8 minut. Ono oczywiście powinno trwać dłużej. Ja też zachęcam do tego, żebyście odpowiednią ilość czasu na to zadanie poświęcili potem w domu, ale teraz na potrzeby naszego spotkania skróćmy ten czas do powiedzmy do takich 6-8 minut. I teraz w pierwszym etapie wykreślcie z tej listy 15 zadań, 15 wartości, które na ten moment nie są dla Was ważne. Napiszcie mi proszę na czacie, czy to jest dla Was ok, czy rozumiecie, o co Was proszę i czy możecie to zrobić, albo czy już to robicie. Ania pisze, że robi. Okej. Okay. Dajmy sobie teraz taki czas na to, żebyście wykreślili te 15 wartości, które nie są dla Was w tym momencie ważne. Super. Piszecie, że robicie. Bardzo się cieszę. Okej. Okay. Marcin pisze, że nie jest łatwo, że wszystko jest dość istotne. To nie jest łatwe zadanie. To racja, że ono nie jest łatwe, ale zrobienie go daje w takiej perspektywie dłuższej sporo korzyści. Ja jeszcze chwilę poczekam. Wykreślcie 15 tych wartości, które w tym momencie nie są dla was ważne. Też nie obawiajcie się tego, że jeżeli je wykreślicie, to zostanie wam jakaś liczba wartości i już do końca życia będziecie musieli w oparciu o te wartości funkcjonować, bo tak nie jest, tak? Te wartości się mogą spokojnie zmieniać w ciągu życia i jest to zupełnie naturalne. Ja zakładam, że wykreślacie i zapraszam Was już do drugiej części.
Jak wykreśliście pierwsze 15, to wykreślcie teraz kolejne 15 wartości, które na ten moment nie są dla Was ważne. Czyli łącznie powinniście wykreślić 30 wartości, które w tym momencie jakby nie są najistotniejsze, o które w tym momencie nie chcecie, nie możecie, nie, może bardziej nie chcecie zadbać. Czyli zapraszam do tego, żeby zostało na waszej kartce 10 wartości na ten moment. 10 wartości nieskreślonych, takich, które są dla was najważniejsze. Marcin pisze, że kontakt z naturą jest dwa razy, więc można wykreślić. To widocznie w kracie tam jakiś błąd. Dziękuję za spostrzegawczość. Wykreślcie tak, żeby zostało Wam 10, a potem wykreślcie dwie ostatnie, tak, żeby ostatecznie na Waszej karcie wartości zostało 8 najważniejszych dzisiaj, w ten piątek dla Was wartości, dobrze? I napiszcie mi proszę na czacie, jak będziecie gotowi, jak będziecie mieć już 8 najważniejszych dla Was wartości. Basia pisze, że gotowe. Poczekamy jeszcze na chwileczkę na resztę. Nie wiem, czy ta cisza na czacie oznacza, że w takim skupieniu jesteście zaangażowani w to zadanie. Jak ktoś już jest gotowy, to czekam na sygnał. Będę wdzięczna za napisanie na czacie, że gotowe i że możemy próbować iść dalej. Ale też rozumiem, że to jest zadanie, które nie jest łatwe i że mało czasu na nie teraz w tych naszych warunkach. Ewa napisała, uf, mam 8. Nie jest to łatwe zadanie. Mnie też nie jest łatwo wybierać te 8 wartości. Słuchajcie, kochani, jeszcze minutka, dobrze? Postarajcie się na tyle, na ile dacie radę na ten moment, skreślić tak, żeby zostało Wam 8 do dalszej pracy, dobrze? To możemy też potraktować nie jak takie coś zero-jedynkowo, że być albo nie być, Boże, muszę mieć 8 konkretnych, tylko trochę jako eksperyment. Dajcie znać, czy już. Chciałabym wiedzieć, ile osób jest gotowych. Bada napisała, mam, ale ciężko. Tak, nie jest to łatwe zadanie, ale ono fajnie Wam zaprezentuję, zobaczycie. Kasia pisze, że gotowe. Ok. To ja myślę, że możemy próbować iść powoli dalej. Dziękuję Wam za tą niełatwą przeprawę. I słuchajcie, teraz mam takie pytanie, jak te wartości mają się do waszej sytuacji życiowej i do tych celów, które realizujecie albo nie realizujecie? Bo czasem jest tak, że jest taka duża rozbieżność między tym, co mówimy, albo co nam się wydaje, że jest dla nas ważne, a tym, co robimy. I żeby sobie sprawdzić, jak to jest? Czy ja na przykład powiedziałam, że dla mnie ważne jest zdrowie, niezależność, nie wiem, stabilność finansowa, ale moje życie wygląda zupełnie inaczej, tak? Tak, wygląda trochę tak, jakbym tych wartości nie realizowała. I żeby to sobie sprawdzić, to zaproszę Was do drugiego ćwiczenia, które się nazywa Koło Wartości. Koło Wartości, czyli teraz jest taki moment, żebyście pobrali czy wzięli do ręki, jeżeli macie wydrukowane koło wartości. Ono powinno wyglądać tak.
Już tutaj udostępnię. No, mniej więcej tak. Ja tutaj zaczęłam tak roboczo swoje koło wypełniać. Napiszcie mi proszę na czacie, czy macie teraz przy sobie te koła wartości. Już mówię, co będziemy robić. Koło jest podzielone na 8 części celowo. Jeżeli ktoś nie ma przy sobie wydrukowanego, to może teraz szybko na kartce po prostu narysować koło i podzielić na 8 równych części. Każda z tych części to jest jedna z tych wartości, więc pierwsza rzecz to jest taka, żeby do tych takich prostokątów wpisać to wasze wartości, tak? Żeby do każdej ćwiartki w kole przypisać jedną z tych 8 wartości. To jest jakby pierwszy etap tego zadania, a drugi jest taki, żeby tak bardzo szczerze, tylko dla siebie samego, dla siebie samej, bo nie będziemy się tym dzielić na forum, odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile ja obecnie teraz w swoim życiu realizuję daną wartość, na ile ja jestem zadowolona realizowania wartości zdrowie, na przykład w moim życiu, z realizowania wartości, nie wiem, przyjaźń, stabilność finansowa. I do dyspozycji macie punkty od 0 do 10, i to mniej więcej powinno wyglądać tak jak tutaj na tablicy. Tu mamy 0, tu mamy 10, i zaznaczcie sobie najlepiej czymś kolorowym, tak? Czy to jest na 5, czy to jest na 1, czy to jest na 10. Przy każdej z wartości, jaki jest wasz poziom satysfakcji? Jak wy oceniacie to, na ile wy tą wartość rzeczywiście w swoim życiu realizujecie, rzeczywiście do niej przywiązujecie wagę? I bardzo ważne, proszę, odpowiadajcie nie jak chcecie, żeby było, nie? Czyli na przykład, o, dla mnie wartością ważną jest zdrowie, ale w ogóle o nie nie dbam, ale dam sobie 10, bo to jest dla mnie ważna wartość i chciałabym o nią zadbać. To nie, nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. Zaznaczcie proszę tak szczerze, na ile naprawdę ta wartość przejawia się w waszych codziennych działaniach, w waszych celach, na ile ją realizujecie, dobrze? Też dajmy sobie jakieś, to też nie jest łatwe zadanie, i powinno trwać trochę dłużej. Ale spróbujmy w takim, no, zróbmy taką mikropróbę, mikrokoło wartości. Jakieś 3 do 5 minut, żeby zaznaczyć ten poziom satysfakcji z poszczególnych wartości. Dajcie mi znać na czacie, jak Wam to idzie. Czy robicie, czy to jest ok, czy jest łatwe, czy trudne, czy jesteście już gotowi, żeby iść dalej. Czekam na wasze refleksje. Kochani, czy wypełniacie koło wartości? Dajcie mi proszę znać na czacie. Tak jest. Tak, ok. Wiem, że do tego jest pewnie, znaczy no nie pewnie, na pewno potrzebne skupienie i to, że mówię, być może Wam przeszkadza, ale też potrzebuję być w takim kontakcie i wiedzieć, na jakim etapie jesteście. Basia pisze, że prawie gotowe. To teraz zapraszam Was do. Nie ma łatwo, mówiłam, że to będzie intensywne spotkanie, że będziemy dużo ćwiczyć. Zapraszam Was do kolejnego etapu. Wybierzcie sobie jeden obszar, jedną wartość, tylko jedną, w którym chcecie na ten moment zwiększyć satysfakcję. Czasem dobrze jest sobie pomyśleć, który z tych obszarów najbardziej pozytywnie wpłynie na inne. Czyli jeżeli mam obszar finanse, zdrowie, kariera. I na przykład chcę, nie wiem, zrobić karierę, albo dostać podwyżkę, albo zmienić pracę, ale kuleje mi zdrowie, to może właśnie zdrowie będzie tym obszarem, który pozytywnie wpłynie na wszystkie inne. To jest jakby taka podpowiedź. Więc wybierzcie jeden obszar,
jedną wartość, którą chcecie zwiększyć satysfakcję i pomyślcie, co konkretnie możecie zrobić, jakie działanie możecie podjąć dzisiaj, jutro, pojutrze. To może być nawet drobne działanie, żeby zwiększyć poziom satysfakcji w danej wartości, albo żeby tą wartość w ogóle zacząć w życiu realizować, dobrze? Czyli jeden obszar, jedna wartość, w której chcecie zwiększyć satysfakcję i jedno konkretne działanie, które możecie podjąć, żeby rzeczywiście tą satysfakcję zwiększyć. Zapiszcie proszę to działanie. Jeżeli macie ochotę, to podzielcie się też nim na czacie. Być może właśnie to działanie, które teraz odkryliście, będzie waszym celem i będziemy mogli nad nim pracować, żeby go zrealizować. Kto już wybrał tą wartość i ten obszar i zapisał sobie konkretnie jedno działanie? No, jeżeli ma ochotę, to zapraszam, żeby podzielił się nim na czacie. A jeżeli nie chce się dzielić, to też jest ok, ale niech napisze, że tak, gotowe, już wymyśliłam. Gotowe, ok. Dobra, gotowe, super. Bardzo się cieszę. Gotowe, dobra, no to idziemy dalej. Ja mam teraz takie pytanie do Was, jak sądzicie, jak czujecie? Po co wyznaczaliśmy te wartości i jak to się ma do celów? Możecie na to pytanie spróbować odpowiedzieć na czacie, tak? Czy jak Waszym zdaniem ma się ta relacja wartości i cele? Znowu cytat z tej książki, o której mówiłam, dotyczącej pożegnania w ogóle, tak naprawdę w ogóle realizacji celów. To jest ważna kwestia, moim zdaniem. Właśnie chodzi o to, że jeżeli mamy wybrane nasze wartości i wiemy, co jest dla nas ważne, to wtedy nie wybieramy celów i nie żyjemy zgodnie z oczekiwaniami innych osób, tak, z pragnieniami innych osób. Nie żyjemy albo w niewielkim stopniu żyjemy i decydujemy się na różne cele, na różne działania pod wpływem naszych takich impulsów czy zachcianek. Ale takim fundamentem wtedy naszych działań, wybierania celów, realizacji celów są właśnie nasze najgłębsze wartości. To jest takie, no, znajomość wartości, najkrócej mówiąc, znajomość wartości pomaga nam w drodze do realizacji celów. Jeżeli jest dla nas trudne ustalenie listy wartości, albo ustaliliśmy ją, ale też tak na czacie się pojawiało, że ktoś sobie ustalił listę wartości, ale nie jest pewien, czy dobrze i czy to są jego wartości, no to oprócz określenia tych wartości warto jest poeksperymentować z zajęciami, które bazują na naszych wartościach. Powiedzmy, że moją wartością jest zdrowie. Ja sobie wtedy wybieram taki cel, że będę codziennie na przykład kilometr biegać, ale to bieganie będzie mi nużyło, będzie dla mnie niefajne, nie będę miała ochoty tego robić, no to po jakimś czasie szybko z tego zrezygnuję albo będę się frustrowała, że wyznaczyłam sobie taki cel i go nie realizuję. Ale przecież w tej wartości zdrowie jest bardzo dużo różnych takich małych mikrocelów, działań, które na tej wartości bazują i które mogę wybierać i które mogą być środkiem do celu. Więc też jakby zachęcam do tego, że jeżeli już sobie te wartości określicie, to popróbujcie różnych zajęć, różnych aktywności, które na tych wartościach bazują. Gdybyśmy się zastanowili nad tą relacją, nad różnicą, wartości są nadrzędne, są w pewnym sensie uniwersalne i wartości tak jakby nie mają końca. One wyznaczają kierunek, są trochę kompasem w naszym życiu. Natomiast cele są troszkę pod wartościami i cele możemy osiągnąć albo nie, możemy cel sobie odhaczyć z listy, a wartości nie mają końca.
I to, co też powiedziałam wcześniej, że jedną wartość można realizować za pomocą wielu, wielu celów. Myślę, że dla mnie przynajmniej to jest takie bardzo uwalniające, bo to znaczy, że niekoniecznie na przykład muszę ten kilometr dziennie biegać, bo mogę zadbać o swoją wartość zdrowia na tysiąc różnych innych sposobów, które mi odpowiadają. I z takim też tym poczuciem takiego uwolnienia i niefrustrowania się tym, czy zrealizowałam, czy nie zrealizowałam cel, dla mnie o tym jest troszkę też ten cytat, że może tak się zdarzyć, pewnie często tak się zdarza, że nie osiągamy naszych celów, ale jeżeli dalej żyjemy według naszych wartości, to nie ponosimy porażki. Nie wiem, jak wam jest z tym cytatem. Dla mnie on daje trochę takiego oddechu i świeżości no właśnie do tej pracy nad realizacją celów. Czy ta wiedza coś wam daje w kontekście waszych celów, czy może sprawia, że jakoś je zweryfikujecie albo wybierzecie inne cele? Dajcie proszę znać, jak z tą wiedzą o wartościach. O tym, że na daną wartość składa się dużo różnych celów, mikrocelów, jak wam z tym jest? Beata pisze, bardzo dobry cytat, daje poczucie spokoju. I obniża poziom frustracji, tak sądzę. Pomyślcie przez chwilę, dajcie znać, jak wam z tą wiedzą jest, czy ona wam coś daje w kontekście waszych celów. Systematyzuję, napisała Ania. Widzę, że piszecie, więc jeszcze chwilę poczekam na wasze refleksje. Jak wam jest z tą myślą, że najpierw jest wartość, a dopiero potem cel? I że ten cel może być, ta wartość może być realizowana na mnóstwo sposobów. Marcin napisał, spada toksyczne ciśnienie na realizację. Myślę, że to słowo toksyczne jest tutaj ważne, bo możemy się zafiksować na realizacji celu i tracąc z oczu tą wartość, która nam przyświeca. Duża ulga, napisała Ewa. Jest mi do tego blisko. Dla mnie to też się właśnie z taką dużą ulgą. Super. Dziękuję Wam za tą część dotyczącą wartości i celów. I zapraszam teraz do tej części, zapraszam teraz do tej części takiej dotyczącej wyznaczania celu, wyznaczania albo może nawet lepiej nazwać to formułowania czy nazywania celu. I zapraszam Was do takiej aktywności, żebyście sobie przeczytali tutaj te zdanie na tablicy ABCDE i odpowiedzieli mi na czacie. Najpierw odpowiedzieli mi waszym zdaniem, które z tych zdań, posłuchajcie się tutaj literką, czy zdanie jest literką A, czy B, czy C, jest waszym zdaniem dobrze sformułowanym celem. Tak? Co tutaj wam brzmi jako dobrze sformułowany cel? Napiszcie mi proszę, czy to jest A, B, C, D, a może E. Dajmy sobie chwilę czasu na przeczytanie i napiszcie śmiało na czacie, nie ma złych odpowiedzi. Co tutaj uważacie za dobrze sformułowany cel? D i A. Czekam na. Dzięki Barbara. Czekam na jeszcze inne odpowiedzi. Ewa pisze, że żaden. Ania pisze, że A. A. Różne odpowiedzi, co bardzo ciekawe też. Jak waszym zdaniem brzmi dobrze, a może lepiej to nazwać, który ten cel jest tak sformułowany, że będzie nam łatwo go realizować, pilnować jego realizacji? Ewa pisze, cel powinien być mierzalny i skonkretyzowany w czasie. Owszem, tak, zaraz do tego przejdziemy. C.
Okej, C. No, bardzo dużo różnych odpowiedzi, tak? Niektórzy uważają, że żaden, inni, że A, jeszcze inni, że C. No to sprawdźmy. A wy też możecie w międzyczasie pomyśleć, już nawet nie pisać na czacie, tylko sami dla siebie, czy te sformułowania są bliskie do tego, jak wy sobie formułujecie wasze cele. Nie? Czy w taki sposób jak tutaj, czy może w zupełnie inny? I nawiązując do tego, co napisała Ewa, że cel powinien być mierzalny, skonkretyzowany, jest taka technika, być może dla części z Was znana, technika, metoda SMART od angielskich słów, i ona właśnie zakłada, jaki powinien być cel, jak on powinien być nazwany, zapisany, tak? Powinien być konkretny i prosty, powinien być mierzalny ilościowo. Czyli jeżeli w naszym celu są jakiekolwiek takie dane, liczby, takie rzeczy mierzalne, to koniecznie się powinny w tym zapisie celu znaleźć. Powinien być ambitny, to znaczy, że nie powinien być za ambitny, czyli jeżeli nigdy nie biegałam i nagle sobie mówię, że chcę startować w jakimś półmaratonie, to będzie za ambitny cel. Ale jeżeli nie wiem, chcę zacząć pielęgnować wartość zdrowia i uznam, że zacznę, nie wiem, zamiast na siedząco oglądać telewizję, będę to robiła na stojąco, no to nie będzie zbyt ambitny, tak? Czyli on powinien być ambitny, ale tak gdzieś po środku. Właśnie wiąże z kolejną literką, z tym, żeby był realny do osiągnięcia, tak? Żeby się jakby w planowaniu troszkę nie przestrzelić. I powinien być osadzony w czasie, czyli konkretnie z jakąś taką datą graniczną, do której ten cel zostanie zrealizowany. I dodatkowo, to już nie akurat z tej metodologii SMART, a z innej literatury, fajnie jest, jeżeli cel jest zapisany w czasie teraźniejszym, czyli nie tak, że ja do czegoś dążę, tylko że to się już dzieje. Wróćmy na chwilkę do tej tablicy. Ja bym odpowiedziała na te pytanie, jakby na to pytanie, który cel tutaj jest sformułowany zgodnie z metodą SMART, czyli sformułowany dobrze, no to byłby cel C i cel E, tak? Mamy datę konkretną, mamy konkretne powiedziane, że przeczytałam książkę taką i taką, jest sposób taki pozytywny, tak jakby to się już wydarzyło, tak? Tutaj podobnie. Nie? Jest data i właśnie skończyłam sesję jogi, bo na przykład to, od najbliższego piątku ćwiczę jogę. Co to znaczy od najbliższego piątku? Czy to będzie piątek za tydzień, czy piątek za 2 tygodnie? W każdy czwartek możemy sobie powiedzieć, że od najbliższego piątku ćwiczę jogę, albo w każdy piątek mogę sobie powiedzieć, że od najbliższego ćwiczę jogę. I to nie będzie tak, jakby dobrze osadzone w czasie. Tak samo jak to. Podczas kwarantanny przeczytam dwie książki. Okej, ale jakie książki? Podczas jakiej kwarantanny? Do kiedy to się zadzieje, tak? Więc żeby tak się zdyscyplinować i ten cel sobie dobrze zapisać, to warto pamiętać właśnie o tej metodzie SMART. Tu jest na przykład, powiedzmy, że dla mnie jest ważna niezależność, chciałabym samodzielnie jeździć autem. No i mogę tak chodzić i powtarzać sobie, ważna jest dla mnie niezależność, chcę samodzielnie jeździć autem, ale jeżeli chciałabym to sformułować w taki sposób zgodny z metodą SMART i taki zachęcający do realizacji, albo też taki sprawiający, że ja biorę odpowiedzialność za ten mój cel, to mógłby brzmieć właśnie w taki sposób, tak? Mam konkretną datę, wiem, że od miesiąca, że jeżdżę sama samochodem co najmniej 3 razy w tygodniu, tak? Może nie od razu na przykład codziennie, bo to byłoby dla mnie zbyt ambitne, rzucam się na głęboką wodę, ale 3 razy w tygodniu jest ok, jest realny do osiągnięcia i sam raz ambitny, tak? Albo tutaj też mamy datę, mam dwudrzwiowe auto, co jakby dla mnie się wiąże z takim określeniem, że ono na przykład ma być małe. I że na przykład kosztuje tyle, tak? Nie, że kupiłam jakiekolwiek auto, bo nie wiem wtedy, jakie to auto, jaki mam budżet, ile jeszcze muszę oszczędzić, tylko akurat na przykład za taką kwotę.
Teraz zapraszam Was do tego, żebyście pomyśleli, bo ja też zakładam, że może do tego webinarium, do tego spotkania przyszliście z jakimś konkretnym celem, albo z jakimś pragnieniem czy zmarzeniem. Spróbujcie proszę pomyśleć o celu, który chcecie osiągnąć i spróbujcie zapisać go według tej metody SMART. I tutaj byłabym bardzo rada, gdybyście się zechcieli tymi celami podzielić na czacie. Ja przewinę tutaj do. Mogę zostawić albo tą tablicę, albo tą. Nie wiem, która będzie wam z której będzie wam wygodniej, więc dajcie mi znać, czy wolicie to, czy wolicie to. I spróbujcie napisać na, jakby wasz cel zapisać zgodnie z metodologią SMART. Jeżeli ktoś nie chce pracować na swoim celu, to powiedzmy, że celem jest na przykład, co może być celem naszym? Że chciałabym założyć własną firmę, która będzie prowadziła. Nie, że chcę zmienić pracę. Chcę przejść z pracy na etat, na taką pracę samodzielną. Czyli albo możecie teraz zapisać cel wasz w zgodzie z metodologią SMART, albo jeżeli ktoś nie ma ochoty, to spróbujcie na takim celu, że moją wartością jest niezależność, chcę przejść z pracy na etat, na pracę taką sama dla siebie. Dajmy sobie na to chwilę czasu, jakieś 3 minutki i spróbujcie proszę. Wasze cele, albo ten, który teraz podałam, postarać się ubrać w zgodzie jakby z tą metodologią SMART. I napiszcie proszę na czacie, jakie macie na to pomysły. A, Ania napisała, że to jest komar, konkretny, określony w czasie. Ania, super, bardzo ci za to dziękuję. Nie znałam tego polskiego odpowiednika. Okej. Okay. To zapiszcie proszę wasze cele zgodnie z metodą SMART albo zgodnie z metodą COMAR i podzielcie się nimi na czacie. Ja w międzyczasie mogę wam też jakby podzielić się swoją historią, że od kiedy zaczęłam uczyć się o wyznaczaniu, realizacji celów i zaczęłam je sobie zapisywać w taki sposób. Na początku wydawało mi się to dziwne, że zapisuję je w takim czasie teraźniejszym, że czy na przykład nie do świąt schudnę, tylko nie wiem, jest 30 kwietnia, wchodzę w ubranie w rozmiarze powiedzmy 38. Od kiedy zaczęłam sobie te cele zapisywać w taki sposób, dużo więcej robię, dużo więcej z nich realizuję. Więc myślę, że w jakiś sposób to działa. Bo abstrahując już od takiego poziomu językowego, że zapisujemy go w taki sposób jakby sprzyjający realizacji, to też mam poczucie, że dając datę ważności celu, dając jakieś określone takie rzeczy liczbowe, konkretyzując go, bierzemy za niego odpowiedzialność. Dajcie mi proszę znać, czy wy teraz zapisujecie te cele i czy podzielicie się nimi na czacie, czy zostawiamy to zadanie i idziemy dalej. Piszecie. Dominika napisała, jest 3.04, od 2 tygodni co najmniej 15 minut praktykuje jogę. Super, Dominika. Tak na szybko wydaje mi się, że jest zgodny z metodologią SMART. Cel poprawia. Ja bym powiedziała, że wartością jest zdrowie dla ciebie, a celem jest właśnie to ćwiczenie jogi. Co najmniej 15 minut. Idealnie by było, gdybyś, teraz już się tak czepiam, ale idealnie by było, gdybyś sobie wybrała określoną godzinę, kiedy to będziesz robiła, i na przykład ustawiła sobie przypomnienie na telefonie, tak, że teraz jest twój czas na jogę. Czekam na kolejne przykłady.
Okej. Dajcie mi proszę znać na czacie, czy ktoś chce się jeszcze podzielić swoim celem albo tym przykładowym, sformułowanym według metody SMART. Napiszcie proszę, czy się dzielicie, czy nie, i czy możemy iść dalej. Zachowam dla siebie, okej. Basia pisze, że idziemy dalej, możemy iść dalej. Widzę, że jeszcze kilka osób pisze, więc może jeszcze minutka. Ewa pisze, że nie jest łatwo w czasie teraźniejszym, że to jest dobre dla podświadomości. Tak. Znaczy, tak, nie jest łatwo, tak, to jest dobre dla podświadomości. To też trochę sprawia, przez to, że my go konstruujemy w czasie teraźniejszym, to jest właśnie dobre dla podświadomości i troszkę też sprawia, że uruchamia się takie pytanie w nas, czy to, co robię dzisiaj. Czy to mnie zbliża do tego mojego celu? Czy to mnie zbliża do tego stanu, że jest właśnie tak, jak sobie w tym celu założyłam? Okej, sporo osób napisało, żeby iść dalej, więc tak zrobimy. Przechodzimy teraz do tej części związanej z tym, jak od celu zapisanego w metodzie SMART albo w metodzie COMAR, czego się dzisiaj dowiedziałam, jak od tego celu przejść do realizacji. Chciałam Wam zaproponować właśnie technikę Walta Disneya. Możecie mi w międzyczasie napisać na czacie, czy ją znacie. Czy o tej technice słyszeliście? Tutaj zapomniałam podpisać, to jest cytat ze współpracowników Walta Disneya. Chodzi oczywiście o tego Disneya od Disneylandu, od Myszki Miki, od Kaczora Donalda, od tego, który zbudował całe imperium bajkowe. I to jest trochę też historia człowieka, który miał marzenia, miał cele, troszkę też miał problem z realizacją na początku, bo został wyrzucony z pracy. Więc jeżeli ktoś potrzebuje takiej historii o tym, jak dążyć do swoich celów, jak realizować marzenia, to warto z biografią Walta Disneya się zapoznać. I on miał specyficzny sposób pracy. Jego współpracownicy mówili, że w zasadzie było trzech różnych Waltów. Był marzyciel, był realista, niszczyciel. Nigdy nie wiedziałeś, kto przyszedł na spotkanie. I jego sposób pracy polegał na tym, że jeżeli wdrażał jakiś produkt, jeżeli się nad czymś zastanawiał, to patrzył na to z trzech różnych poziomów. Z poziomu marzyciela, z poziomu realisty, zwanego inaczej planistą, i z poziomu krytyka. Tutaj jest powiedziane, że to jest niszczyciel, ale w metodologii przyjęło się, że to jest krytyk. Trener, coach i taki specjalista trochę od NLP, od rozwoju osobistego, Robert Diltz, zbadał metodę pracy Walta Disneya i opisał ją, przedstawił ją światu właśnie jako technikę Walta Disneya, zwaną też strategią Walta Disneya. To jest taka technika, którą możecie na przykład pójść na sesję coachingową i coach was poprowadzi tą techniką. Może być tak, że w pracy tak biznesowo, w zarządzaniu projektów też będziecie się mogli z tą techniką spotkać, ale ona jest też dobra do takiego stosowania w życiu codziennym, tak? Żeby się zastanowić nad każdym działaniem, które planujemy. Ona właśnie zakłada te trzy poziomy, trzy wymiary. Jest marzyciel, jest planista, zwany inaczej realistą, i jest krytyk. Chodzi o to, żeby na jedną kwestię popatrzeć z trzech różnych perspektyw
I żeby zadać odpowiednie pytania, ja potem Wam te pytanie pokażę. Dzięki tym pytaniom widzimy pełny obraz naszego celu, naszego przedsięwzięcia. Pełny, to znaczy i z takimi przyjemnymi rzeczami, i z trochę mniej przyjemnymi, czyli na przykład z tym, co może pójść nie tak. Generalnie też często jest tak, że jak sobie wyznaczamy cele, to czasem robimy to na takim hura optymizmie i nie zastanawiamy się nad tym, co może pójść nie tak. A na pewno coś pójdzie nie tak, bo nie znam takiej osoby, takiego celu, żeby wiecie, i on jest zrealizowany, nie? Zawsze po drodze są jakieś trudności, i przez to, że my sobie nie zadajemy pytania, co może pójść nie tak, to sprawia, że jakby stykając się z tą trudnością, trochę się poddajemy, tak? Albo wpadamy w popłoch, nie wiemy, co zrobić dalej. A dzięki zadaniu sobie pytania, co może pójść nie tak i jak ja mogę temu zaradzić, to będzie pytanie z poziomu krytyka, jesteśmy na to gotowi. I ta technika Walta Disneya sprawia, że możemy ustalić plan realizacji, możemy zobaczyć, czego my potrzebujemy, co już mamy, po co możemy sięgnąć, co nam brakuje. Dobrze poprowadzona, jeżeli sobie szczerze odpowiemy na pytania, to nas naprowadzi też do tego, że zobaczymy, co nas motywuje do zrealizowania tego celu. Pozwoli nam też wypracować takie nawyki, które są przydatne w realizacji celu czy jakiegoś przedsięwzięcia. I w takiej jakby pełnej, jeżeli chcielibyśmy w taki pełny sposób przejść tą technikę, no to odbywa się takie coś, co się nazywa kotwiczeniem, czyli wchodzimy w stan marzyciela, wchodzimy w stan krytyka, wchodzimy w stan planisty, realisty. Można to robić w ten sposób, że chodzimy po trzech pokojach i Walt Disney właśnie miał takie trzy pokoje, tylko wchodził sobie do pokoju marzyciela i tam zastanawiał się z punktu widzenia marzyciela, tak jakby nie było żadnych ograniczeń, zastanawiał się nad swoim działaniem. Potem przechodził do pokoju kolejnego, tak, krytyka i planisty. Więc to mogą być trzy pokoje, to mogą być trzy krzesła. Zachęcam, żebyście sobie spróbowali to w ten sposób zrobić w domu czy w pracy. Na nasze spotkanie dzisiaj, znaczy, ktoś ma ochotę, to może chodzić w trzech pokojach w domu, nie ma jakby z tym problemu. Ale na nasze spotkanie dzisiaj w pewien sposób musi wystarczyć ta karta pracy, którą Wam wysłałam. Karta pracy z techniką Walta Disneya, czyli to jest teraz moment, żeby odszukać sobie ten trzeci plik, który się nazywa technika Walta Disneya. Dajcie mi proszę znać, czy macie to pobrane, czy to jeszcze raz udostępnić, czy macie to przy sobie. Marcin pisze, że mamy. Jest. No to słuchajcie, zapraszam Was do tego. Też teraz w takim jakby mikropróbie i mikroczasie. Jeszcze powiem, że jeżeli ktoś nie ma tego dokumentu, to teraz właśnie na czacie pojawił się link i też można w ten link sobie kliknąć i w ten sposób tą kartę pracy pobrać. Zapraszam Was do tego, żebyście pomyśleli o swoim celu i zgodnie z tą kartą pracy weszli w rolę marzyciela, krytyka i realisty. I spróbowali szczerze, bo tylko wtedy to zadziała, szczerze na te pytanie odpowiedzieć. Ważne jest to, żeby te stany oddzielić. Czyli jak wchodzimy w rolę marzyciela, to myślimy sobie o tym, że nie ma ograniczeń. Wtedy na przykład żebyśmy nie mieszali roli marzyciela z krytykiem. Czyli jak jesteśmy w tej pozycji pokoju, krześle marzyciela, to nie zastanawiamy się nad tym, co może pójść nie tak. Staramy się wyłączyć ten głos krytyka, tak? Jeżeli przychodzimy do pokoju krytyka, to starajmy się wyłączyć głos marzyciela, taki jakiś uspokajający, tylko myśleć krytycznie. Ja sobie zdaję sprawę, że nie zdążymy teraz no, w pełni tego zrobić, więc mam taką propozycję, żeby może wybrać sobie po jednej roli, tak? Czyli wybierzcie sobie może na moment, na potrzeby tego spotkania naszego, jedną z tych ról. I że odpowiecie na, nie wiem, jedno, może dwa pytania z danej roli, bo nie sądzę, żebyśmy zdążyli przejść wszystkie, to będzie do zrobienia gdzieś tam w domu. Na potrzeby warsztatu zdecydujcie, czy chcecie być teraz marzycielem, krytykiem czy realistą i na jedno, dwa pytania z poszczególnej roli spróbujcie teraz odpowiedzieć, myśląc o swoim celu, o swoim planie, o swoim przedsięwzięciu. Dajmy sobie na to spokojnie jakieś 5 minut.
Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, refleksje, coś będzie niejasne, to piszcie proszę na czacie. Ja bardzo mam taką potrzebę bycia w kontakcie i tego jakby, żeby sprawdzać, wiedzieć jak u was po drugiej stronie. Czy pracujecie i jak wam jest z tymi pytaniami? Ok, Marcin Marzyciel, dobra. No to Marcin, dwa pytania z tego Marzyciela. Może niech każdy właśnie napisze, jaką sobie wybrał teraz rolę. Jaką rolę wybrał i na które pytanie odpowiada. Potem, jak to będziecie robić w domu, to oczywiście nie wybierajcie jednej roli, tylko jakby przejdźcie ten cały proces, czyli przejdźcie trzy role. Realista, Beata Marzycielka. Aha, super. Marzyciel. Marzyciel jest najprzyjemniejszy, tak? On nam daje taki flow do tego, że mamy taki, wiecie, zapał do tego naszego marzenia. I to jest okej. Okay. To jest też ta technika. Ja myślę, że takim dużym plusem tej techniki jest właśnie to, że łączy trzy postawy, bo wszystkie trzy są potrzebne. Ewa realista. Marcin pisze, realista przydał, żeby Natanielowi wyjaśnić. Aha, cel bycia superbohaterem. Widzisz, zobacz Marcin, to można byłoby fajnie wziąć na warsztat i to zobaczymy sobie później o tym superbohaterze. Później zobaczymy w tej technice, co w tym jest najważniejszego. Bo ja wcześniej tego nie czytałam, więc nie do końca rozumiem. To chodzi o to, że dziecko chce być superbohaterem, tak? W sensie na przykład Supermanem. Na takim poziomie dziecięcym to nie, ale gdybyśmy zastanowili się, co to znaczy być superbohaterem, i spróbowali nawet takie dziecko poprowadzić, tak? Co to dla ciebie znaczy? Czy superbohater to jest ten, który pomaga innym, nie wiem, ratuje ich, to mogłoby się okazać, że osadzimy go w jakiejś wartości. Co to znaczy być superbohaterem? Tam była chyba wartość takiej pracy na rzecz innych. No i już bym mógł fajnie wziąć to na warsztat i się nad tym zastanowić. Okej. Okay. Jeszcze chwilkę, żebyście odpowiedzieli na pytania. W międzyczasie jeszcze może powiem, że właśnie Robert Dills, który przebadał tą technikę Walta Disneya i jakby zaproponował ją światu, opisał, jest autorem oczywiście różnych książek, ale na przykład takiej serii Strategie geniuszy, myśl jak Mozart, myśl jak Walt Disney, więc jeżeli ktoś chce się bardziej jakby zagłębić w tą technikę Walta Disneya, to polecam właśnie polecam tą publikację. Robert Diltz. Strategie geniuszy. Myśl jak. Dwie minutki jeszcze, tak myślę. Dajcie znać na czacie, jak wam idzie. Marzyciele, krytycy, realiści, napiszcie, jak wam idzie i czy odpowiadacie na pytanie, czy to jest łatwe, trudne, czy to wam coś daje.
Minutka została. Dajcie znać na czacie, jak wam idzie. Możecie się na swobodnie, bo mam taką naturę. No właśnie, to też może być ciekawe doświadczenie, wejście w rolę taką, która nie jest naszą naturalną rolą na co dzień i zadanie sobie takich pytań. Chciałabym powoli iść dalej. Potrzebuję waszej zgody, więc dajcie znać, czy możemy na chwilę odłożyć Walta Disneya i pójść troszkę dalej. Ja oczywiście żałuję, że nie możemy się spotkać realnie, bo wtedy takie warsztaty mogłyby trwać kilka godzin i byłby czas spokojnie, żeby to zrobić na refleksję. Ale w takim internetowym świecie to troszkę inaczej może musi wyglądać. Możemy pójść dalej. Okej. No to ja trzymam kciuki za to, żebyście sobie przerobili jakby tą techniką wszystkie trzy poziomy i zobaczyli, co wam z tego wyjdzie, jak ten wasz cel się wtedy objawi. A teraz zapraszam do. No właśnie, to są te pytania. Zapraszam was do ostatniej części, do tej techniki, o której mówiłam, że taka jest trochę niepozorna, ale może dać dobre efekty i spojrzeć nam trochę głębiej na ten cel i sprawdzić, czy on jest naprawdę nasz. To jest taka technika, która pomaga odróżnić cel od sposobu realizacji, czasem od wartości. Pomaga też sprawdzić, czy nie mamy takiego dużego ciśnienia na sposób realizacji, czyli nie zafiksowaliśmy na sposobie realizacji, a straciliśmy może z oczu to, co jest najważniejsze. Wtedy łatwo o frustrację. I ta technika polega na tym, i zapraszam Was teraz, żebyście spróbowali to zrobić, żebyście sobie wzięli czystą kartkę papieru i zapisali na samej górze Wasz cel, marzenie. Może być w formie zgodnie z metodą SMART, może być niezgodnie z metodą SMART. Zapiszcie po prostu na samej górze kartki wasz cel, wasze marzenie, wasze pragnienie. I zapytajcie siebie, co jest w tym najważniejsze. I potem zapiszcie pod spodem odpowiedź, tak? Czyli załóżmy, że moim celem będzie pomagać innym w rozwoju, tak? Mój cel, pomagać innym w rozwoju, co jest w tym najważniejsze? Sprawiać, że inni mogą lepiej żyć, że będzie lepsza jakość ich życia. Co jest w tym najważniejsze, tak? Co jest dla mnie najważniejsze w tym, że będę sprawiała, że inni będą lepiej żyć? I kolejno, spróbujcie sobie kilka razy pozadawać to pytanie, co jest tu najważniejsze i zapisywać kolejne odpowiedzi. I zobaczymy, co wam się objawi w tym ćwiczeniu, tak? Do jakiego sedna dojdziecie. I dajmy sobie na to też, myślę, że o jakieś 4-5 minut. Tylko napiszcie mi na czacie, czy to jest OK, czy robicie teraz tą technikę, to ćwiczenie. Okej, tak. Tak, super. O, potrzebuję wiedzieć, czy idziemy dalej, czy zatrzymujemy się na chwilę, żeby sobie to przerobić. Trzy osoby piszą, że tak. Okej, to daję takie 4 minuty spokoju, żeby spróbować sobie pozadawać to pytanie, co jest w tym najważniejsze? I odpowiedź, i kolejne pytanie, co jest w tym najważniejsze?
Jeszcze 2 minutki. 2 minutki na to pytanie. Co jest w tym najważniejsze? Co jest najważniejsze w waszym celu, waszym marzeniu? O co tak naprawdę chodzi? Jak ktoś już jest gotowy, to proszę, niech napisze na czacie, że gotowy. Jolanta pisze, że skończyła. To pytanie do Joli, ale też do wszystkich, którzy są w trakcie albo skończyli. Czy to, co zapisałeś na górze kartki, ten twój pierwotny cel, marzenie, różni się bardzo od tego, co napisałeś na końcu? Czyli czy to pytanie, co jest to najważniejsze, dokonało jakiejś zmiany, że inaczej spojrzałaś na ten cel, na to marzenie? Jeszcze minutka. Czekam na to, co Jola napisze. Bata napisał dążyć do celu, ale nie po swoim trupie. No, zdecydowanie. Ani nie po swoim, ani nie po trupach innych. Widzę, że coś piszecie, więc jeszcze chwilę poczekam na wasze wnioski, refleksje i zaraz sobie to ćwiczenie omówimy tak też z metapoziomu, co ono robi. Aha, Ewa napisała tak, może się okazać, że za celem jest zupełnie różna motywacja, niż nam się pierwotnie wydawało. Dokładnie. O to chodzi w tym ćwiczeniu. Ono jest trochę takie, powiedziałabym, że to jest takie ćwiczenie chochlik, które pozwala nam zobaczyć, czy to marzenie moje, czy ten mój cel to jest rzeczywiście mój, czy może on, wiecie, czy na przykład, czy ja chcę, powiedzmy, schudnąć, bo ja tego chcę, bo dla mnie jest ważne zdrowie, czy może ja chcę schudnąć, bo zależy mi na akceptacji otoczenia, tak? Czy sobie, nie wiem, dużo zarabiać i być stabilna finansowo, bo to jest dla mnie ważne, czy z jakiegoś zupełnie innego powodu? Między innymi też o to właśnie chodzi w tym ćwiczeniu. To jest taka technika zaproponowana przez Marka Kamińskiego, tego Marka Kamińskiego, który zdobył bieguny, w książce, którą wam też bardzo polecam. Ona też będzie w literaturze do prezentacji. Ta książka się nazywa Odkryj, że biegun nosisz w sobie. To jest taka książka o tym, jak dążyć do marzeń, i tam jest mnóstwo różnych technik związanych z marzeniami, z celami. Ta technika pozwala sprawdzić, no właśnie, czy my nie walczymy czasem o coś, co zupełnie jakby nie jest nasze, tak? Czy my nie tracimy z oczu tego naszego prawdziwego marzenia? I zobaczmy sobie jeszcze na ten przykład, tak? Mam nadzieję, że w ten sposób robiliście to ćwiczenie. Chcę zostać aktorem, tak? Chcę zostać aktorem, cały czas do tego dążę, całą swoją energię pakuję, nie wiem, w naukę aktorstwa, w szkołę, w jakieś ćwiczenie i tak dalej. No ale z jakiegoś powodu się okazuje, że nie bardzo mi to aktorstwo idzie, tak? No to więc mogę wpaść w jakąś frustrację i uznać, że moje życie jest przegrane, bo nie zostałam tą aktorką czy tym aktorem. Ale jak sobie podrążę, zadając to pytanie, to okazuje się, że tak naprawdę zależy mi na tym, żeby pomagać innym. Czyli rozumiecie, że prawdziwym jakby celem czy wartością jest pomaganie innym, a to bycie aktorem to jest jedna z setek możliwych dróg. Nie, że to jest jeden ze sposobów realizacji na cel czy na wartość, która wiąże się z pomaganiem innym.
ja mogę pomagać innym na 10 tysięcy różnych sposobów, tak? Czyli nie muszę się frustrować, że kurde, nie będę tą aktorką, tym aktorem, tylko mogę cokolwiek innego, tak? Jakby związanego z tym pomaganiem innym zrobić. Tak, więc też ćwiczcie, jakby róbcie sobie tą technikę, możliwie jak najczęściej, bo ona właśnie też pokazuje, nie, jaka jest różnica między celem, sposobem realizacji celu, wartością i też tak jak tutaj napisała Ewa, pokazuje nam, jaka motywacja za tym naszym celem stoi. O, przełączyło mi się. To słuchajcie, dobrnęliśmy to może złe słowo, to tak jakbyśmy się męczyli. Z lekkością i łatwością doszliśmy do końca naszego spotkania, naszego webinarium. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście, za tą uważność, za ćwiczenia. Zachęcam do tego, żeby wszystkie te ćwiczenia, które Wam udostępniłam, zrobić sobie w domu jeszcze raz na spokojnie i robić co jakiś czas. Materiały i prezentacje prześlę na Wasze maile, więc też sprawdzajcie na te maile, na które się rejestrowaliście, więc sprawdzajcie też spamy i tak dalej. I co jeszcze? Trzymam kciuki za realizację waszych celów, za to, żebyście byli blisko waszych wartości, żebyście sobie gdzieś tam to pytanie zadawali. I chcę was zapytać o to, gdybyście mogli chwilę się zastanowić i tak szczerze napisać, z czym kończycie. Odpowiedzieć jednym słowem. Jednym słowem, żeby odpowiedzieć tak, jakby z czym kończycie, co teraz w was jest, tak? To może być. Mogą być pozytywne słowa, a mogą być też jakieś negatywne, związane z tym, że może za szybko albo cokolwiek innego, tak? A może się w nas otworzyło to, że ojej, ja nie żyję w zgodzie ze swoimi wartościami. Co jakby, co teraz w was jest, z czym kończycie, to zapraszam was do tego, żebyście się na czacie podzielili tym. Te osoby, które słuchałam, a może nie pisały w międzyczasie, a jest nas 20 osób z tego, co widzę, to też zapraszam, żeby napisać, jak mi jest po wysłuchaniu, jak mi jest po tym webinarium, z czym ja kończę. Optymizm, motywacja, refleksja. Dzięki, czekam na więcej. Napiszcie proszę, z czym kończycie. Stabilizacja. Dzięki. Motywacja, otwarcie się na siebie. Aha. Dziękuję. Myślenie o wartościach. Motywacja. Super. Czekam, czy ktoś jeszcze będzie pisał. Ja kończę z taką radością i wdzięcznością, że udało nam się spotkać, że znaleźliście czas, że aktywnie uczestniczyliście. Też z takim podziwem dla nowych technologii, tak? Że możemy być w domu, każdy u siebie i coś wspólnie działać. Refleksja, nauka, mobilizacja. Super. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, czym się dzielicie. W międzyczasie też powiem, że zapraszam Was na stronę Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na Facebooka. Tam będą informacje o kolejnych spotkaniach. Taki pomysł na kolejne spotkanie jest taki, żeby ono było już teraz może nie, bo były dwa takie związane z rozwojem osobistym, a teraz myślimy o takim spotkaniu dotyczącym tego, jak tworzyć różnego rodzaju grafiki, materiały graficzne, wykorzystując darmowe narzędzia internetowe, więc też możecie teraz dać na czacie, jak Wam się ten temat podoba i czy chcielibyście uczestniczyć. Standardowo to będzie w piątek o godzinie 10. I taki mamy pomysł, żeby to dotyczyło właśnie bezpłatnych narzędzi dotyczących tworzenia różnych materiałów graficznych. Bardzo potrzebne, super. Myślę, że tak, że to będzie taki temat, więc już teraz go anonsuję. Dziękuję
Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli ktoś będzie chciał poczytać sobie więcej o wyznaczaniu celów, to oczywiście jest książek mnóstwo. Ja tutaj wrzuciłam takie trzy, które gdzieś tam teraz są mi jakoś blisko i które Wam polecam. No i co? No i dziękuję bardzo. Wyrobiliśmy się w czasie, z czego też się bardzo cieszę. Dziękuję, dużo zdrowia, trzymajcie się ciepło i widzimy się na kolejnych spotkaniach. I sprawdzajcie pocztę, tak, bo tam będę do was wysyłała materiały. Myślę, że najpóźniej w poniedziałek wszystko powinniście mieć na swoich skrzynkach pocztowych. Dziękuję. Pa. Do widzenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dzięki. Ja też dziękuję. Ania, Krysia, Ania, Basia, dziękuję. Dominika, dzięki. Marcin, dzięki. Pozdrawiam z Natanem. Ja myślę, że Natan chodził na jakieś zajęcia, jeżeli dobrze kojarzę, tak? Takie z tabletami. Tak jest. No to pozdrowienia dla Natana i mam nadzieję, że jak już minie cała kwarantanna, wszystko spotkamy się na zajęciach tabletowych. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. W takim razie wyłączam pokój, wyłączam i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.